Jej! Myślałam, że ocaliłyśmy most! O nie! Wy znowu jesteście tutaj! Hej! Co zrobiłeś z naszą siostrą? Zostawcie mnie w spokoju, Świruski! Świruski? Przecież to ty zepsułeś ten most! Ja? To wasza sprawka! Wspomnienie! Jak było naprawdę? Jeju, kochani! Przyznaję, że ładnie to wygląda! Koniec wspomnienia! Teraz już wiecie, kto tu jest prawdziwym potworem. Poza tym most miał być już dziś rano naprawiony, a teraz te biedne dzieci nie odwiedzą wyspy szczeniaczków. Jejku, może za rok nam się uda. Oj, dobra, już dobra. Słuchaj, szukamy naszej siostry. Wiesz, gdzie może być? Podsłuchałem coś o tym, że zawsze chciałaś powalczyć z bykiem. O tak! Walka z bykiem! Jak mamy walczyć bez naszej muzy, bez naszego El Toro? To matadorzy płaczą? Nieźle się rozkleił. Byś matadorzył. Tak, niezłe. Hej, panowie w czapkach, widzieliście moją siostrę? La Flor de la Lucha powróciła do nas. Byłyśmy tu wczoraj? Nikt nie zapomniałby La Flor de la Lucha. El wspomnienio! Według mnie to mięczak z ciebie. Może pokażesz mi, co potrafisz, panie... Hej, panie byku! La cara huele a gesto feo! A co to znaczy? To znaczy chyba, że zgubił kluczyki od auta! Bójka, daj churrosa! Bardzo proszę. Punkt zdobyty! Tak! Pada deszcz różyczek! Fin! Niestety, El Toro gdzieś zaginął po walce. Pomóżcie nam znaleźć naszego El Toro! Przede wszystkim proszę, żeby mówił pan trochę ciszej. Otworzyłam mu słoik z marmoladą. O, nie mówcie mi, że gotował. Tak, coś gotował. Otworzyłam mu słoik z marmoladą. Z marmoladą? Ach, to długo go nie będzie. Dziś nie będzie walki z bykiem! O! Dzisiaj niestety nie mamy szczęścia, dzieciaczki. O! Ej, no co jest? Tracimy czas i nie będziemy pierwsze na Rok to Śmiornicy! Rok to Śmiornica! Według mnie bajka jest ważniejsza od Rok to Śmiornicy. Rok to Śmiornica! Przestań to powtarzać! Przecież nie powiedziałam Rok to Śmiornica! Rok to Śmiornica! Nieważne! Chodźmy wreszcie. W porządku. Dokąd? Halo, ja nadal tu jestem. La Flor de la Lucha mówiła coś o salonie gier. No tak, salon z grami. Bajka była w basenie z piłkami. Bajka! Gdzie są piłeczki? Oj, spóźniłyście się. Piłeczki wymienialiśmy dziś rano. Widział pan naszą siostrę? Wczoraj wieczorem tu była. Jeśli cokolwiek tam zostało, jest już zgniecione. Spłaszczone. Roztopione. Przerobione, zmiażdżone, znowu zgniecione i przerobione na firmowe czapeczki. I co my powiemy profesorowi? Powiemy prawdę, brawurko. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Zabawne. O, dziewczynki, gdzie się podziewałyście? Bardzo się o was martwiłem. Profesorze, przepraszamy! Mówiłeś, żeby nie jeść słodyczy, a my je zjadłyśmy. No i zepsułyśmy most. I brawurka była matadorem. A te biedne dzieci wszędzie za nami jeździły i... no i bajka jest teraz... czapeczką? Jestem czapką? Bajka! Tak się o ciebie martwiłyśmy. Miałyście wieczór pełen wrażeń. Nie powinnyśmy jeść tyle słodyczy. Czujemy się okropnie. I to pod każdym względem. Zdaje się, że dostałyście już porządną nauczkę. A teraz nadal jest szansa, że zdążymy na czas do wodnego parku. Wiesz co, profesorze? Mamy o wiele lepszy pomysł. Dziękujemy wam za bilety do wodnego parku atomówki. Ale wspaniałe! Jestem z was naprawdę dumny, dziewczynki. Miło, że oddałyście im wasze bilety. Rok to Śmiornica i tak na mnie zaczeka. Rok to Śmiornica! No dobrze, skoro mamy wolny dzień, może wybralibyśmy się na lody?